Z Ewangelii według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy czytam te słowa dzisiejszej Ewangelii, to jest jeden z tych fragmentów, które myślę, że warto sobie gdzieś wydrapać na ścianie, w jakimś widocznym miejscu i praktycznie codziennie do tych fragmentów wracać. Myślę, że ten fragment jest idealny, szczególnie na czas trudny, czas doświadczeń, czas różnych prób. Jezus zabiera nas w przyszłość. Wkłada nas w taką kapsułę czasu i zabiera nas do nieba. Do rzeczywistości, w której się z Nim spotkamy. Taka jest Jego obietnica. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozradowali się tą obietnicą. Żebyśmy się spotkali z Jezusem właśnie w tej obietnicy. Żebyśmy ją na nowo usłyszeli, ale usłyszeli ją w takim naszym osobistym wydaniu. Bo to jest klucz dla naszego rozwoju duchowego, naszego życia wiarą. Wiara, religia jest to rzeczywistość, w której ja spotykam się z Panem Bogiem. Nie jako coś, co jest jakimś, nie wiem, jakimś obrzędowością, która ma mi zapewnić jakieś szczęście tutaj ziemskie i uporządkować mój stan moralny i mój porządek moralny. Ale jest to rzeczywistość spotkania z Bogiem, który obdarza mnie miłością, który mnie zbawia, który zostawia mi obietnicę. Jezus Chrystus przyszedł, żeby dokonać mojego odkupienia, wybawić mnie z niewoli grzechu. I On to zrobił na drzewie krzyża. On pokonał śmierć, pokonał grzech przez swoje zmartwychwstanie. I zostawia mi obietnicę. Mówi, że to moje życie tutaj na ziemi nie jest stanem ostatecznym. I chociaż ono jest nacechowane różnego rodzaju trudnościami, przeciwnościami, smutkiem, doświadczeniem cierpienia, bólu, straty, umierania, przemijania, czyli tego wszystkiego, co jest najtrudniejsze, z czym naprawdę ciężko sobie poradzić bez Pana Boga, ciężko stawić temu czoła w codzienności, bo przecież codzienność przynosi nam tyle różnych problemów, tyle różnych trudności, tyle różnych zmagań. Długo by o tym mówić. Ale właśnie w tę naszą codzienność wchodzi Jezus i mówi: dzisiaj doznajesz smutku, ale jutro, kiedy się ze mną spotkasz, to będzie maksymalna radocha. Wiecie, te słowa są pełne pociechy, pełne radości. Wciąż gdzieś odkrywam je na nowo dla siebie. Mówię, to jest słowo na ścianę. I na codzienne wpatrywanie się, kontemplowanie, bycie w obecności Jezusa właśnie w tych słowach. Po to, żeby tam budować nadzieję. I to jest ta rzeczywistość naszego życia, naszej wiary. Gdzie jest radość, ale jest też doświadczenie smutku. Jezus tego nie przemilczał. On cały czas nam to pokazuje. W naszym życiu są, przewijają się, przeplatają się te rzeczywistości. Chciałbym powiedzieć troszeczkę o smutku, bo jest on taką integralną częścią naszej ludzkiej egzystencji. Zobaczcie, żyjemy w czasach, gdzie pojęcie smutku kojarzone jest z jakąś depresją, z jakimś stanem takim niechcianym. Wielu ludzi nie radzi sobie ze swoim własnym smutkiem.
Wielu ludzi postrzega smutek jako jakieś przekleństwo, coś, co nie powinno być, no bo przecież w przestrzeni medialnej propagowany jest raczej taki styl pełnej radości, fanu, zabawy, że ciągle musi się coś dziać, ciągle człowiek musi być podekscytowany, ciągle musi być na fali. Natomiast doświadczenie ciszy, smutku, jakiegoś takiego przygnębienia jest raczej niespodziewane, a jeżeli już przychodzi, to jest odbierane jako dramat. Natomiast dzisiejsze słowo pokazuje nam, że mądrze przeżyty smutek, on może prowadzić do nowego życia. Smutek zwiąże się z jakąś utratą. Smutek wiąże się z jakimś trudem, z jakimś ciężarem, z jakąś trudnością, z jakimiś barierami, które muszę pokonać i tak dalej. Teraz pytanie, jak ja przeżywam te stany smutku? Czy uciekam przed nimi i staram się jakoś tam je przepłoszyć jakąś sztuczną zabawą? Czy może wchodzę w nie i spotykam się w nich z Jezusem, bo przez to doświadczenie Jezus chce mnie czegoś nauczyć. Każde doświadczenie jakiegoś swojego stanu ducha mówi coś o mnie. I każde przeżyte to doświadczenie, rozeznawanie tego stanu ducha, to jest też uczenie siebie samego. Kim ja jestem? Że ja mogę w każdej sytuacji doświadczyć Pana Boga. Wiecie, ja miałem takie właśnie podejście do smutku wcześniej, gdzie myślałem sobie, że jak przychodzi ten czas, przychodzi takie jakieś właśnie doświadczenie trudu, to ja myślałem sobie, że coś jest ze mną nie tak. Że to jest jakaś moja wina, że może coś zaniedbałem, może coś mi poszło nie tak, poszedłem nie tą drogą. Natomiast dzisiaj widzę, że właśnie w tych doświadczeniach trudnych jest też obecny Jezus zmartwychwstały i w tych doświadczeniach On mnie też czegoś uczy, o mnie samym. Ale też zaprasza mnie do czegoś nowego, do odkrycia czegoś nowego, do doświadczenia Jego bliskości, Jego czułości, Jego delikatności, tego, że On w tym wszystkim jest, że On przez to doświadczenie chce odkryć przede mną jakieś nowe pokłady mojego człowieczeństwa. To też rozwija moje życiowe powołanie. W jakiś sposób też pozwala mi otworzyć się na drugiego człowieka, którego On stawia na mojej drodze. Jak przeżywam doświadczenie swojego bólu? Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się przeżywać dojrzale te swoje stany, bo w ten sposób uczymy się otwierać nie tylko na Boga, ale też na innych. Przynajmniej ja tak to odbieram. Ja to w jakiś sposób też to przeżywam i to mnie samego kształtuje. Jezus jest źródłem radości i to takiej radości, której nikt mi nie jest w stanie odebrać i nie będzie w stanie odebrać. Czy wierzę w tą obietnicę Jego powtórnego przyjścia, tego, że On mnie zabierze do siebie, że spotkam się z Nim? Czy jest we mnie ta głęboka wiara, to wewnętrzne przekonanie? Dlatego mówiłem o tym, że trzeba to sobie gdzieś tam na ścianie wyryć. Ale to jest właśnie, czy to wynika z mojego wewnętrznego przekonania? Czy wierzę w te słowa, te obietnice Jezusa? Nie? Myślę, że warto też przyjrzeć się swojemu doświadczeniu radości. Gdzie jej szukam? U kogo jej szukam? Z jakimi wartościami wiążę swoje życiowe nadzieje? Czy czasem nie zatrzymuję się tylko na jakichś swoich takich doraźnych, powierzchownych doznaniach? Czy nie tam szukam powodów do radości? Nie? I też, co tak naprawdę przeważa w moim życiu? Czy te wartości duchowe, czy też te materialne? Co sprawia mi większą radość? Co mnie pobudza do życia? Zapraszam Cię do tego, żebyśmy z tym słowem dzisiaj weszli w pewną kontemplację. Kontemplację Jezusa, który daje mi tą obietnicę. I stając w prawdzie o sobie samym, weszli właśnie w
tę obietnicę. Bóg dzisiaj mówi, nic nie odbierze ci radości, kiedy się spotkamy. Ta radość pozostanie w tobie na zawsze, na wieki, nigdy się nie skończy. Jeżeli tutaj doświadczamy jakiejś radości, radości Bożej, radości serca, to jest, tak jest moje przekonanie, to jest jakiś mikroułamek tego, jeżeli ja tak mogę na to nazwać, tej radości, która we mnie się obudzi, kiedy spotkam Jezusa, kiedy zobaczę Go twarzą w twarz i kiedy już nic mnie od Niego nie odłączy. Już nic mnie od tego nie odłączy. Od tej rzeczywistości nieba. No to naprawdę, to jest petarda. Dzisiejsze słowo to jest petarda. Życzę wam pięknego dnia i na ten dzień serca wam błogosławię. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Pięknego dnia i daj Boże, do zobaczenia jutro.